Dobrá, chłopaki. Gramy dalej. Mecik się skończył, więc spróbujemy nagrać jeszcze ci jakiś jeden odcinek. Przekonwertujemy dla was i spróbujemy go wrzucić się na neta. Wyłączyłem synchronizację pionową, zobaczymy ile uda nam się wyciągnąć klatek. Witaj, jestem Vega. Sztuczna inteligencja działająca na Marsie. Przeprowadziłem diagnostykę stroju Pretora. Wygląda na to, że mogę aktywować w nim funkcję opcjonalnych wyzwań, których ukończenie pozwoli ci szybciej ulepszać arsenał. Dodałem do dossier komponent śledzący postępy w tym zakresie. Marzę o tym. Otwieraj, gramy dalej. Będziemy zabijać, a nie będziesz tam jakieś tam opcjonalne rzeczy. Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. No lepiej ich pozabijać ręcznie, bo... Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. Musimy troszkę pozabijać tych chłopaczków. Mimo to, że wyłączyłem synchronizację, nie wiem czy się wyłączyła, czy nie wyłączyła, bo... Nic to nie zmieniło. Dalej idziemy 60 klatek. Wszystkie wejścia nieaktywne. Chyba tutaj było. Mamy. Mamy moc. Nie żyjesz, nie żyjesz. Też nie żyjesz. Tu kolega też nie żyje. Padło trochę. A dziwne. No bo przy nagrywaniu jednak spada. Myślałem, że to się będzie utrzymać w 60 klatkach, ale niestety. Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. To co mam zrobić? Nie wiem czemu się to wyłącza mi ciągle te menu. Czekajcie, włączę jeszcze menu sobie. Jeszcze raz. Dobra, idziemy dalej z tymi chłopaczkami. No może włączymy jednak tą synchronizację, bo tak się dziwnie gra. Włączymy tą elastyczną. Zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia. Nie wiem, gdzie zresztą mam iść. Nie pamiętam po prostu. Dawno grałem. Główne zasilanie wyłączone. Tu wszedłem. Dobra. Tu zabiłem paru gości. Więc pewnie na górę. Tu nic nie mogę zrobić. Też muszę pewnie wcisnąć. Ale co teraz? A, pała, da? Gram jak pała! Dobra. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza. Fryzurę byś sobie nam zrobiła, a nie taką jaką chłopską. Przebywania na tym świecie. Wszystkie plotki o ofiarach z ludzi. Piekielnym portalu. Demonach. Fajnie, że gra jest zrobiona po polsku. Są prawdziwe.
Bracia i siostry, cieszcie się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając od teraz. Dobra. Jedziemy dalej z Hoxem. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania w tym świecie. Dobra, chłopaczki, będziemy mordować w ogóle jak psy. Bracia i siostry, cieszcie się. Postaniecie się. Nie ma tu żadnego. Pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając. Rozpierdalać glupy. Chodź, no, marzyłem o tym, żebyś tak wszedł po tą karabin. Też. Ale zajebiście się rozpierdolił. O ofiarach. Roztrzepał się troszeczkę jak jajko w naj... Ty też. Bracia i siostry, cieszcie się. Pospitalarz. Pierwszymi zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą... No. Tak, 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 demony. Teraz. Dobra, następnym. Otwieramy dalej sobie brameczkę. Silny jest ten dom, więc nie ma z tym większego problemu. Wtuszczymy beczkę. To się fajnie rozpierdala to wszystko. Ale na niższym poziomie to nie ma żadnego problemu. Można ręcznie odwalać. Fajnie to zrobione. A muzyczka się włączyła, zajebiście. Fajna muzyka jest w tej grze. Trzeba przyznać, że mi się udało. Na początku takie złupanie takie w ogóle. Nie wiem, że słabi bardzo, ale... Nie ma pana. Pana Glutka nie ma. Ciebie też już nie ma. Ciebie Stefan też już nie ma. Bierzemy sobie wszystko, co mamy wziąć. UAC jest szczególnie dumna ze swojej rosnącej bazy pracowniczej. Będziemy mieli czym mordować w końcu. Podjąć nowe wyzwania i osiągnąć więcej niż pozwalasz sobie w najskrytszych marzeniach. Porozmawiaj z przełożonym i dowiedz się, czy spełniasz wymagania tegorocznych żniw dusz. Żniw dusz. Zawsze wmawiamy ludziom różne rzeczy. I tak samo jest tutaj. Czekamy was i po prostu stwierdzimy, że a, tak miało być, przecież wy o tym marzyliście. Chcielibyście wyzyskawanie, żeby zarobić parę złotych więcej niż koledzy. To chodź no, Stefan, chodź. Się rozpitoliłeś, Stefan, na maksa. Dobra, jedziemy. Idziemy dalej. Odmowa dostępu. Wymagany żółty poziom dostępu. Będziemy pewnie musieli kartę znaleźć jakąś.
Ale gdzie ona jest, to już nie pamiętam. Ale ją znajdziemy, zobaczymy. Czego? To trzeba kucnąć. Jedziemy dalej z domikiem. Zobaczcie, jak to fajnie graficznie wygląda. Całze... Kurde... Gdzie ja wlazłem? Nie... Ten dół nie ma save'ów, Boże. Będę musiał zaczynać od nowa, nie wkurza trochę to. No ale idziemy dalej. Jak się nie ma w głowie, to trzeba mi się... Za przeproszeniem... UAC jest szczególnie dumna ze swojej rozwiązanej bazy pracowniczej. Co roku wyszukujemy najlepszych z najlepszych. Chcesz awansować? Zajebiemy was wszystkich, panowie. Takie małe śmiecie to. Dobra, zarąbaliśmy ich jeszcze raz. Musimy przeszukać trochę tutaj w poszukiwaniu z zaproszeniem karty jakiejś znowu. UAC, świat na nas liczy. Jak bardzo się poświęcisz? Szukamy, szukamy, chłopaki. O, zacząłem się wracać chyba. Więc... pójdziemy dalej. Normalnie. Mieliśmy iść. UAC jest szczególnie dumna ze swojej... Ale ja nie jestem dumny z ciebie, no Boże, no. Co roku wyszukujemy najlepszych z najlepszych. Chcesz awansować? Bo to jest moje wyzwanie. 100% mamy. Tu mam przejście, tu szliśmy. Jakieś tam nas dalej zajebało. Dobra, jedziemy z koksem. Mam trochę naboi. Już nie potrzebujemy. Mamy już. Tu nie przejdziemy. Zabijamy ich ręcznie, skoro naboi. To tu mnie grozi. Zbierzemy. Myślałem, że nam tu więcej trochę da. Ale niestety. Poszukujemy karty. Odmowa dostępu. Wymagany żółty poziom dostępu. Nie no. Dobra, tutaj coś mamy. O, tu będzie upanka. Będzie upanka. Kolejna upanka. Oni byli słabi. Będziemy się trochę boi.
Może nam się przydadzą. No i rozwalimy teraz tutaj to. Idziemy. Łatwo, na początku to jest łatwo z nim jest. Ta oczywiście zajebista. W ogóle zobaczcie, jak ta gra chodzi, no. Ja nagrywam, no to... Zobaczcie, mam klapek, spokojnie sobie gramy. Nie mam drugiego komputera do nagrywania. Zobaczcie, jak daje radę wszystko. Zobaczymy przeciwników, jak psy. Ja w końcu będę bronił, po prostu miażdżymy. Trzecie życie. Jak w Madrycie. Kolejny piesek. Musiał zginąć. Następny zginął sobie. Ładnie. Kolejny leży. Pierwsze życie. Następny. Leżeć, piesku. Brak demonicznej obecności. No, ubiliśmy wszystkich. Co tu się dzieje dalej? Tam poszedł. My też tam idziemy. Też tam... Winda przyjedzie i zjedziemy sobie pewnie w dół. Bo jak to piekła, to w dół! Dobra. Z początek gry. Więc... Jeszcze dużo zabawy przed nami. Mam nadzieję, że przyjedziemy tu 10 godzin. Dzisiaj nagramy ten odcinek, jeszcze potem pójdę spać, bo jestem już dzisiaj zmęczony. Ulepszymy troszeczkę broń. Postaram się dzisiaj wrzucić tego Doomka jeszcze dla was. Żeby ktokolwiek mógł zobaczyć. Nagramy to dla mnie. No, do widzenia panu. Nawet jak będzie panowie jedna osoba to zobaczy, to dla mnie to jest duży sukces, naprawdę. Że ktoś chce ze mną zobaczyć to, jak ja gram. Dla mnie jest to duży sukces. Dobra, jedziemy dalej. Z kierą. Witaj w instalacji UAC na Marsie. Ba. Ona w basenie uderzeniowym Hellas Granitia. Ten super nowoczesny obiekt górniczo-badawczy pozwala nam codziennie poszerzać granice wyobraźni. Jesteś naszym cennym pracownikiem, a twoja rola ma broń na nas. Niż tylko oddanie UAC. To poświęcenie się ludzkiej przyszłości. Dziękujemy za twoją służbę. Nie pomoże nam. Dobra, tam mam wystawać do przejścia. Tędy jakoś. Nie mamy z tej karty. Ale może się nie znajdzie tutaj. Czy też w tym miejscu, co byliśmy? Fuck. Się wróciliśmy.
Pracownicy UAC muszą poddawać się badaniom dającym gwarancję, że ich możliwości produkcyjne nie uległy degradacji. Może jakąś śluzę. Dobra, idziemy dalej. Zamkniemy śluzę. Gra naprawdę chodzi dobrze. No. Dobra, chodzimy zewnątrz. Chcemy mordować dalej. Muzyczka jest zajebista, także naprawdę. Od razu dom się przypomina. To rozjebało jak dziwkę burdelu. Też nie żyjesz, też nie żyjesz już. Twoi koledzy też niedługo będą żyć. Tak się strzelaj. Nie spierdzielasz, panie. Wiesz, nie chcesz żyć? O, jak tych gości nie lubię w ogóle. Ale na mechanik sposób. O! Ty gnoju jebany. Muszę zajebać. A ci nie uda z takim gościem jak ja. O nie. Chyba się skończyły. Musimy coś poszukać. O, nie żyjecie panowie. Jak ja was dorwię zaraz kogoś tutaj. Tu jeszcze czekają. Nie idą na ciebie. No, no. Tu też. Skończyła się moc. No, kolejnego mamy. Dobra, gonimy chłopaków. Zobaczcie, oni powinni być z nas, a my gonimy ich. Tego pana wciąż nie ma. Świecie, czekajcie, bo się wszystkie chmulą. Weźmiemy sobie pancerz. Mam lecz pojęcia życia. No come on, no. Przy czemu uciekacie? No ile będę za wami biegał? Nie wszyscy samą. Idziemy dalej. Może nam zjechać w dół? Wydaje mi się, że nie. Na górę, no to chyba jednak mam wjechać windą. No to wierzymy windę. Wjedziemy sobie na górę. Pewnie już zasejwuję. I skończymy już ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Wiem, że mało cię gadam. Ale tak wyszło. Tak, już wiem, w którym miejscu jestem. Przypomniało mi się. Trzeba wziąć trochę broni, nacisnąć. Chciała przełożyć rączkę, łapkę i jedziemy. Tu się zasejwuje, a my będziemy kończyć.
Zobaczcie, jak to wycofanie wygląda. Blokuję ci dostęp do skanera obiektu. Przyjdź do terminalu Wegi, a dostaniesz, czego potrzebujesz. Bla, 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 bla. Przyjdę do ciebie, zajebie. Dobra. Dzięki, chłopaki, za oglądanie. Kończymy. Hej. Zobaczymy się w następnym odcinku.